Cześć kochani, ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na te wspaniałe ogórki kiszone. Wiem, że wielu z Was robi ogórki kiszone, ale ja dzisiaj chcę się podzielić z Wami swoją metodą, jak ja je robię. Ogórki są pełne smaku. Ogórki te są naprawdę pyszne, pełne smaku, pełne przypraw i nigdy mnie ten przepis nie zawodzi. Co najwyżej mogą zawieść same ogórki. Ja Wam je bardzo polecam i nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie na filmik. A więc tak kochani, ja Wam pokażę przepis na kilogram ogórków, żebyście mogli sobie dostosować do ilości ogórków, które potem będziecie kisić. Ja zaczynam od przygotowania słoików. Na dno każdego słoika wrzucam liść dębu. Myślę, że oczywistą oczywistością jest to, że jeżeli zbieracie liście z jakiegoś drzewa, to nie zbieracie z drzewa, które bezpośrednio rośnie przy ulicy. Następnie wrzucam po kawałku chrzanu, po dwa ząbki czosnku, oczywiście upycham również baldachy kopru, słoiki są przygotowane. Tutaj, tak jak wspomniałam, mam kilogram ogórków. Ogórki takie od małych do średnich. Ogórki moczyłam najpierw w wodzie godzinę i oczywiście bardzo dobrze je umyłam. Tak przygotowane, tak umyte ogórki wkładać będę teraz do słoików, ale zanim to zrobię, odcinam tutaj odrobinę końcówkę od tej strony, od której rosły, i układam ciasto w słoiku. Ja tutaj zalewę, kochani, też pokazuję Wam na litr wody, po to, abyście mogli sobie dostosować potem do Waszych potrzeb jej ilość. Na tą ilość ogórków zalewy być może będzie wystarczająco, ale też jest możliwe, że będziecie musieli sobie zalewy dorobić. Wszystko zależy od wielkości Waszych ogórków, od wielkości słoików. W garnku zagotowuję litr wody. Dodaję do niego 2 łyżki soli, sól kamienna. Dodaję tak około łyżeczki pieprzu czarnego, łyżeczkę gorczycy, ze 3 małe listki laurowe, około łyżeczki ziela angielskiego i całość zagotowuję. Co jakiś czas zalewę przemieszam, żeby sól się dobrze rozpuściła. Gotującą się zalewę zagotuję jeszcze tak ze 3 minutki, po czym ściągam z grzania i gorącą zalewą zalewam ogórki. Do każdego słoika wrzucam po jednym listku laurowym.
I ogórki szybko zakrywam wieczkiem. Oczywiście słoiki i pokrywki bardzo dobrze są umyte i wyparzone. Pokrywki w środku tutaj muszą być suche. I tak oto te wyśmienite ogórki kiszone są gotowe. Ogórki w ten sposób zrobione trzymam 2 dni na blacie kuchennym. Po 2 dniach kiszenia, jeżeli chcecie je zapasteryzować, jak najbardziej możecie. Gotuję je wtedy pod przykryciem około 20 minut. Ja ogórki rzadko pasteryzuję, one mi bardzo szybko schodzą, świetnie trzymają się nawet w takiej formie przez zimę. Natomiast jeżeli chcecie, żeby starczyły na lata, no to warto poddać je wtedy pasteryzacji. I tak jak wspomniałam, ogórki wtedy pasteryzujecie po 2 dniach kiszenia przez 20 minut w gorącej wodzie. W wodzie o temperaturze 90 stopni Celsjusza. Bardzo Wam ten przepis polecam, mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Te ogórki naprawdę są pełne smaku. Smakują w zimie wyśmienicie. Mam nadzieję, że Wam również ten przepis się spodoba i posmakuje. Ja Wam życzę smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa!